Cześć kochane dziewczyny, cześć kochani chłopacy. Zaczynamy nowy dzień, sobotę. Przepraszam Was przede wszystkim za jakość tego filmiku z uwagi na to, że jest chyba 7 rano. Ja wracam z Biedronki. A to właściwie Wy przyczyniliście się, że pojechałam dzisiaj do Biedronki, przekonując wczoraj Wojtka, że nie mamy jabłuszek ani żadnych owoców. No tak, tak to jest z zakupami. Zakupy można zrobić na duże, tylko no, owoce to niestety trzeba raczej na bieżąco. No i powiem szczerze, że taka byłam przekonywująca, że Wojtek mówi, no tak, masz rację, trzeba jechać do Biedronki i właśnie i też mam taki dylemacik, jaką zrobić ikonkę, ale w dzisiejszym odcinku nie chciałabym ingerować, więc no bo skoro jestem ja, to jest pogadanka, prawda? No więc zrobię sobie najpierw z Wami pogadankę, kochane, a potem pokażę cel podróży do Biedronki. Słuchajcie, dziewczyny, chciałam Was dzisiaj zachęcić do tego, żebyście były dla siebie dobre. Muszę się do Was przyznać, żebyście lepiej mnie poznały, żebyście lepiej mnie zrozumiały. Ja czasami zachowuję się jak mała dziewczynka. Taka mała Grażynka. I taka mała Grażynka jest zdziwiona, że świat jest niedobry, że zabija się zwierzęta, że w azylach są zwierzęta, że jest zdziwiona, że ludzie są źli, że ludzie są toksyczni. I to u Grażynki przeważnie trwa dzień albo dwa, a potem mała Grażynka zamienia się w dużą Grażynę. I potem po tych dwóch dniach, kiedy emocje opadają, wie, że świat jest taki, jaki jest, że ludzie są dobrzy i źli, że jest białe i czarne, że są toksyczni ludzie i nam się zdarza, że i my jesteśmy toksyczni. Bo to nie jest tak, że tylko ludzie nas krzywdzą. My też krzywdzimy ludzi. I to nie jest coś takiego, żebyśmy teraz się biczowali. Ja po prostu to stwierdzam. I chciałam Wam po prostu powiedzieć, że no tak, ja potrzebuję wtedy dwóch dni, żeby uświadomić sobie, że już jestem dorosłą kobietą, a nie małą dziewczynką. I takie rzeczy, złe rzeczy się zdarzają. Więc to takie wytłumaczenie. A dzisiaj, kochane dziewczyny, chciałam Was zaprosić, albo żebyście zastanowiły się, jak możemy sobie sprawić przyjemność. O tym jeszcze poświęcę odcinek oczywiście, ale tak na szybko. Ale chodzi mi o to, dziewczyny, żebyście po prostu potrafiły na głos powiedzieć coś o sobie dobrze. I to nie chodzi o żaden egoizm, o żaden narcyzm i żadne uwielbienie. Osoby z niską samooceną to jest bardzo fajne zadanie, jeżeli to się cały czas jakby robi, powtarza. Wtedy poprawia się też wyższą samoocenę. Więc kochane dziewczyny, ja chciałam powiedzieć, fajnie być autorem bloga, vloga, bo zawsze je jest pierwszym. To taki żarcik oczywiście, dziewczyny. Dzisiaj udało mi się dojechać samochodem. Wojtek miał być o 5 rano. W Biedronce, w naszym miasteczku byłam o 6. I była ciemnica, padał deszcz, padał śnieg. A wiecie, że ja walczyłam ostatnio walczę z ciemnościami i mam też kurzą ślepotę. Nie powinnam jeździć wieczorami. Udało mi się szczęśliwie dojechać.
To jest, za to jestem dzisiaj wdzięczna i to jest mój taki mały sukces. Tak. To jest, no, wiecie, to jest i tak dopiero zaczął się dzień, więc tych rzeczy zapewne znajdę w sobie jeszcze więcej. I też, kochane dziewczyny, chciałam wam powiedzieć, że ostatnio, bo tak, ojej, Grażyna, motasz, Grażynko, do brzegu, zaniedbałam ostatnio swoje te kanały, od których uczę się, jak pracować z emocjami i jak pracować z samą sobą. I tam jedna z pani, ja nie pamiętam jej nazwiska, bo z tym mam zawsze problem, powiedziała, że jeżeli źle się czujemy same, to mamy ze sobą rozmawiać, że to nie jest coś z naszą głową nie w porządku, że rozmawiamy same ze sobą, tak? Ale żeby przemóc się nie tylko myśląc, bo taką mamy tendencję, coś robimy i po prostu mamy natłok myśli, myślimy o tym i o tamtym, i o tamtym, i o tamtym, i o tamtym, tylko kiedy jesteśmy same, żeby prowadzić dialog na głos. I wtedy słowa wypowiedziane głośno dopiero do nas jakby docierają i możemy wtedy spostrzec, jakie czasami nasze myśli są bzdurne, jak nasz mózg nas oszukuje. Do tego was zachęcam, żebyście same z sobą rozmawiały i to na głos. To potem pani psycholog uzasadniała, że potem, kiedy już jesteśmy coraz starsze, to pozwala nam nie czuć się samotne. A myślę sobie, że gro osób u mnie tutaj starszych na kanale, starszych ode mnie, czuje się, jak straciło przede wszystkim swojego partnera, to czuje się samotnym. Do tego was zachęcam. I teraz powiem wam, po co pojechałam tak naprawdę do Biedronki, oprócz tych jabłek. Oczywiście owoce były nam niezbędne i sałaty. Bo dziewczyny, zaczęłyście mi pisać, jakie kwiaty uratowałyście. Nie wymienię wszystkich ników, bo wszystkich nie pamiętam, a nie chciałabym kogoś pominąć, że po prostu poczułam się jak narkoman taki. I już siedziałam jak na rozżarzonych węglach. I po prostu, wiecie, no jabłek zabrakło i po prostu trzeba było koniecznie pojechać po te jabłka, bo przecież widzieliście ostatnie nasze zakupy, były spore i naprawdę wystarczyłoby, ale jabłek zabrakło. Maszko, to jest twój pomysł, więc ja go sobie przytuliłam. No i jest. I teraz nie wiem, co tu pisze. Kalathea Rufi. Ja połamię sobie język. Słuchajcie, ja uwielbiam to. Muszę wam powiedzieć, że ja to uwielbiam, bo ja tego kwiata wkładam do siatki tak, że Wojtek go nie widzi. To jest taka gra między nami. I stawiam potem tego kwiatka w domu. Wojtek go nie zauważa. No bo jak tak, jak mężczyzna, prawda? No, potem oglądnie filmik i potem wejdzie do pokoju i tym swoim radiowym głosem powie mi: oj, Grażynko, Grażynko. I dla tych słów: oj, Grażynko, Grażynko, warto przemycać kwiaty. Tak, słuchajcie, miałam kupić sobie zupełnie coś innego. Zobaczcie, jakie mam worki pod oczami. Może dlatego teraz dopiero widać. Teraz widzicie całą prawdę o Grażynie. Zobaczcie, jakie mam worki pod oczami. Chciałam sobie kupić takie, no wiecie, takie zimne ten. Ale rozumiecie, kwiatek
kwestia wyborów. Mówię o tym, bo nasze całe życie to jest właśnie wybór. I to my podejmujemy decyzję, jak żyjemy, jak byśmy chcieli być. To są nasze wybory. Kochani, dziękuję Wam, że jesteście. Życie jest piękne, bo my jesteśmy piękne. Pa! Kocham Was. Ten filmik wrzucam bez cięć, tak po prostu.